Ten jak miłość od wielu lat szczyci się ogromną popularnością. Jedną z ulubionych postaci widzów jest z pewnością Barbara, nestorka rodu Mostowiaków. Scenarzyści zdradzają, że w najbliższym czasie spotka ją wielki dramat. Być może straci ukochaną wnuczkę. M jak miłość nie pozwala swoim widzom na nudę. Na planie popularnego serialu wciąż pojawiają się nowe postacie, a fabuła wzbogaca się o nowe, intrygujące wątki. Tym razem zapowiada się wydarzenie, które spowoduje niepokój wielu osób. Ulubienica widzów Barbara Mostowiak grana przez Teresę Lipowską może przeżyć prawdziwy dramat. Może stracić ukochaną wnuczkę Natalię. Dla Barbary najważniejsze jest dobro rodziny. W ostatnim czasie nestorka rodu Mostowiaków bardzo cierpi z powodu poważnego kryzysu w małżeństwie wnuczki Natalii Zarzyckiej granej przez Marciannę Lelek i Franka, w którego postać wciela się Piotr Nerlewski. Młoda żona ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że ukochany zdradził ją ze swoją byłą narzeczoną Justyną. Aby pogodzić młodych, Barbara utknęła pewną intrygę. Widzowie M jak miłość poważnie zaniepokojeni. Czy przez intrygę Barbara Mostowiak może stracić ukochaną wnuczkę? Znak zapytania. Babcia podstępem zwabi do grabiny swoją ukochaną wnuczkę, aby ta porozmawiała ze swoim mężem. Okazało się, że ta intryga mogła ją naprawdę wiele kosztować. Natalia nie jest zadowolona ze spisku, jaki w tajemnicy przed nią uknęła babcia. Jednak Barbara jest przekonana o słuszności swojego postępowania. Trzeba spróbować, młodym trzeba pomóc. Natalka jest rozżalona, wyobraża sobie Bóg wie co, a tak porozmawiają, wyjaśnią sobie. Uważam, że to jest dobry sposób, wyjaśniła w rozmowie z najstarszą córką Marysią. To nie koniec kłopotów Barbary. Czy Natalia wyemigruje do Australii? Natalia nie będzie chciała słuchać wyjaśnień męża i nie uwierzy mu, że nie dopuścił się wobec niej zdrady. Ich małżeństwo stanie pod znakiem zapytania. Wnuczka Barbary w wielkich emocjach wybiegnie z rodzinnego domu. Będzie miała pretensje nie tylko do męża, ale również do babci. Wygląda na to, że cała rodzina Mostowiaków z M jak miłość powoli się rozpada. Oprócz skutków niefortunnej intrygi pojawia się również widmo przeprowadzki wnuczki Natalii na drugi koniec świata. Istnieje możliwość, że dziewczyna wraz ze swoją córeczką Hanią dołączy do swoich rodziców i braci, którzy aktualnie przebywają w Australii. Podobno Marek Mostowiak ma plany na rodzinny biznes. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów M jak miłość? O tym już wkrótce na antenie TVP2.